Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy umiłowani bracia i siostry, pozdrawiamy was od Matki Bożej z Jasnej Góry, z Częstochowskiego Wzgórza, od ojców Paulinów i ode mnie. Chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że jak bardzo ważne jest przygotowanie do spowiedzi. Wiadomo, że człowiek jest świadomy swoich grzechów. Wiadomo, że my pamiętamy to, co myśmy zrobili od ostatniej spowiedzi. Ja zbytnio nie muszę się przygotowywać, tak? Często ludzie tak mówią. Ale jeżeli ty stajesz przed Panem Bogiem, jeżeli ty masz świadomość, że jest Bóg, który cię kocha i ty chcesz tą miłość swoją wyrazić Jemu i zrobić to jak najlepiej, to naprawdę przygotuj się. Pomyśl, niech to będzie chwila, 2-3 minuty, ale przed spowiedzią zatrzymaj się, zastanów się. I nie zapomnij o tych dwóch ważnych rzeczach. Najpierw o tej dobrej sprawie, co dobrego zrobiłeś w swoim życiu od ostatniej spowiedzi. Bo za to też trzeba Panu Bogu podziękować. I druga sprawa to to, z czego ty się będziesz spowiadać. Przypomnij sobie swoje zło, swój grzech, swój upadek. Powiedz Panie Boże, mimo tego wszystkiego, kocham cię, oddaję ci to. Nie bójcie się przygotowywać się do spowiedzi. Starajcie się przygotować się dobrze do spowiedzi. Niech wasza spowiedź będzie naprawdę przygotowana. I wtedy, kiedy mówisz, nie pamiętam więcej grzechów, za wszystkie żałuję serdecznie, to to jest prawda. Bo to, co pamiętasz i chciałeś pamiętać i przymusiłeś siebie pamiętać, powiedziałeś. A resztę, jeżeli mówisz, nie pamiętam, to prawda, że nie pamiętasz. Nie dlatego, bo się nie chciałeś przygotować, a dlatego, że próbowałeś sobie przypomnieć i jednak nie przypomniałeś. I to wtedy mówisz prawdę. Bądźmy prawdomówni. Przygotowujmy się do spowiedzi solidnie. Niech dobry Bóg wam w tym błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem czekamy na piękne wasze spowiedzi. Do zobaczenia na Jasnej Górze.